Dzień dobry. Pokażemy dzisiaj, jak zrobić wzniesioną grządkę permakulturową, osłoniętą po prostu takimi deskami. Więc najpierw była tutaj taka grządka pierwotna, która się troszeczkę rozwaliła i tam w środku po prostu jest wilgotno i tam były wrzucone różne takie po prostu spróchniałe gałęzie. Troszeczkę tak jak tutaj, z drzew liściastych owocowych. Także to jest dobry materiał odżywczy. O, znalazłem zgniły orzecha schowanego przez wiewiórkę czy tam mysz. Ale tu jest dużo ślimaków i w tym roku mamy pomysł, żeby po prostu zrobić taką grządkę też podniesioną w ramce z dech. To będzie trochę może chroniło przed ślimakami. Już pokazuję, jak ją robię. A więc w środku najpierw są tam już przetrawione od kilku lat po prostu takie grubsze gałęzie z drzew owocowych. Teraz dorzucam trochę też ściółkę po prostu z obornika koziego. Ale ona jest nierozłożona, tylko zasuszona, więc nie chcę, żeby od razu popaliła korzeni. W związku z tym tak, narzucam taką warstwę tej ściółki. Ona tutaj ma też słomę i odchody, także to jest dobry balans węgla do tego. I będę zakrywał wszędzie takimi kartonami grubymi. Tylko trzeba się z nich też pozbyć, tego plastiku, tych taśm. I jaki to będzie miało cel? Taki, że te kartony pierwsze się będą rozkładały, ale zanim się rozłożą, to ochroną właśnie rośliny przed tym surowymi odchodami koziemi, one się powoli przefermentują, a chętnie zwabią też, bo w takich kartonach chętnie dżownice składają jajka. I jak już zanim się przetrawią te kartony, no to już będzie troszeczkę natrawiona ta ściółka. A na to oczywiście pójdzie gruba warstwa naszego kompostu. Zaraz pokażę, jak on pięknie wygląda. Tutaj takie małe też będę robił w tym roku. Proszę bardzo, gotowy kompościk. Takie warstwy fajne tutaj są, po prostu ładnie pachnącej. Przyjemnie pachnącej ziemi, próchnicy. Tutaj też już taki gotowy jest. Prawie gotowy. Później połączę się jeszcze. Tak to wygląda po narzuceniu kompostu. Nie wszystko jest przefermentowane, bo tutaj wiadomo, są też kości zjedzonych zwierząt. Ale sobie będą długo jeszcze fermentowały. Niech te leżą. Czy mi to tam nie przeszkadza? Jeszcze później to zaściółkuję, bo to jest wilgotne, żeby to nie wyschło. To jeszcze pokażę i podzielę po prostu na osobne grządki jakoś, żebym wiedział, co gdzie rośnie. Chciałem powiedzieć, że tamten obornik to szybko przefermentuje, bo to będzie pod ziemią, to będzie wilgotne, tam będzie dużo dżownic, są dobre proporcje węgla do azotu, bo to jest ze ściółką słomianą, więc to za miesiąc już po prostu będzie czystą próchnicą, więc zanim korzenie tam dojdą i się rozwiną, to akurat będzie częściowo albo prawie całkowicie rozłożone. Tak wygląda zaściółkowana ta grządka podniesiona. Na dniach będziemy coś sadzili, też to pokażemy. Na razie jest zaściółkowana, żeby tam ten kompost, wermikompost, który rzuciłem na wierzch, żeby nie wyschł, żeby bakterie nie zabiło i robaków różnych. I teraz sobie czeka. Później to oczywiście zdejmiemy, jak te kiełki będą rosły i stopniowo będziemy przykrywali, żeby też mnie podlewać, żeby po prostu miało to więcej wilgoci. Bo w końcu w permakulturze chodzi mi o to, o filozofię, żeby lenistwa, nie? Żeby jak najmniej robić, żeby grządka była w miarę samodzielna. Pozdrawiam do następnego etapu. Może jeszcze pokażę dzisiaj w ogóle. Nawoziłem dużo, tutaj jest porzeczka agrest, tutaj są morele, kwitną właśnie teraz, widać na nich murarki, których mam bardzo dużo w tym roku, i też nawoziłem maliny, bo nawoziłem i ściółkowałem,
bo też one to lubią. Także sporo się dzisiaj napracowałem. A żegnam się tym wszystkim, pokazując totalnie dużo muralek. Na razie głównie Samczyków, chociaż...